powiedzmy na przykład wpajanie wzorców typu, że jak ktoś mi w cudzysłowie podskoczy, to ja prawda wyjmuję i to jest metoda na rozwiązywanie konfliktów. Rodzice muszą koniecznie zainteresować się tym, w co dzieci grają. Bo dawniej gry komputerowe powstały jako, tak jak mówiłem, jako rozrywka, które sobie zafascynowali. Włączali grę, zobacz, nie skacze, nie biega, prawda? Usiadł grzecznie przy tym komputerku i gra. To tak może być, że kiedyś byśmy tego... No bo niektóre nie dzieci są grzeczne i niektóre dzieci wcale nie lubią, jak krew się leje i bardzo dobrze. Ale jakie towarzystwo, jakie są rodziny, daj spokój. Są pijacy i po prostu, wiesz, matka pijaczka, no, kupi smartfon i dziecko się bawi przy smartfonie. Jeżeli chodzi o gry komputerowe, to pamiętajmy, że dekada czy dwie dekady w przypadku gier komputerowych to jest naprawdę przepaść. I sam interesuję się tymi treściami, zresztą lubię od czasu do czasu zagrać w gry komputerowe i od samego początku w grach była przemoc. Od samego początku, to trzeba powiedzieć. Natomiast... No bo szatan diabeł specjalnie wciśnie tam przemoc w grę komputerową. Szatan diabeł. Poza tym zwróćmy uwagę. Tak, tak. Popyt rodzi podaż. Można sobie zadać pytanie, dlaczego te gry pełne przemocy, dlaczego te gry pełne właśnie zabijania cieszą się takim dużym powodzeniem. Ja bym tutaj odpowiedział z perspektywy wejścia w potrzeby psychologiczne głównie chłopców. Czyli potrzeba zaistnienia, potrzeba rywalizacji, potrzeba rozładowania emocjonalnego. Tego wszystkiego niestety w wielu przypadkach nie ma już w świecie realnym. Są chłopcy, którzy mają wadę postawy, są chłopcy, którzy są słabi. Gdyby popatrzeć na badania kondycji fizycznej ludzi na przestrzeni 30 lat, mamy zapaść niestety. Zapaść pod względem tego, że chłopcy są dużo mniej sprawni, dziewczynki są dużo mniej sprawne, wobec czego jeżeli włączy się grę. Proszę zobaczyć, jak wyglądają tam superbohaterowie, znaczy bohaterowie gier. Silny, potężny, mocny, władający właściwie wieloma broniami, mający ogromną ilość, nie wiem, amunicji, możliwości. To jest coś, do czego tęsknią chłopcy, poczucie siły i mocy. Pogram i taki jestem. Tak. Ale do tego trzeba jeszcze dodać taką rzecz, że jest takie psychologiczne doświadczenie gradacji przeżyć. Coraz więcej adrenaliny. Czyli że na przykład pan Adam wskazuje, że są tego typu gry, potem, że jest już świat urealniony, to jednak ta agresja coraz narasta, bo my musimy mieć coraz więcej wrażeń. Dlatego człowiek, który się z czymś zmierzy, on szuka nowych wyzwań, takich krańcowych wyzwań. I to samo się ma w tym obszarze miejsce i tu widzę, że to zagrożenie niestety będzie postępowało. Czyli coraz więcej, żeby jakoś można wewnętrznie było się tutaj do tego ustosunkować. Jeszcze jedno zdanie do tego, co pan doktor mówił o tych problemach ze zdrowiem. Manfred Spitzer, niemiecki psychiatra, napisał taką książkę Cyfrowa demencja. On tam bardzo dobrze opisuje właśnie, jak wszystkie komputery, tablety, godzinne przesiadywanie przed telewizorem, komputerem, jak to wręcz upośledza. To na sobie... No to zaraz o to bezpieczeństwo zapytam, ale wcześniej, drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie też do kontaktu telefonicznego. Dziś w naszych rozmowach systemy wychowawcze, bezpieczeństwo i rozwój dziecka. Z pewnością macie też swoje doświadczenia, swoje spostrzeżenia. Oceniacie rzeczywistość, bo to Państwo jesteście też rodzicami, może wychowawcami, nauczycielami. Telefony do studia telewizji Trwam 56 657 0011, drugi 56 657 0012, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. I dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Prosimy też pamiętać, by wyciszyć odbiornik telewizyjny, by nam nie przeszkadzał w komunikacji. O tym bezpieczeństwie. Właśnie czy po czym poznać, czy my widzimy, dostrzegamy, czy rodzice, wychowawcy, nauczyciele, odpowiedzialni za placówki takie wychowawcze, dydaktyczne. Widzimy, że dziecko czuje się bezpiecznie, że rzeczywiście stwarzamy mu takie warunki, że ono może się rozwijać, czy też właśnie nabywa takich postaw lękowych, coś, co też później będzie jakoś skutkowało w jego późniejszym życiu. Kiedy dziecko trafia do szkoły, to na początku dokonuje się diagnoza. Musimy rozpoznać, jak dziecko my postrzegamy.
w pewnym sensie zakwalifikować i też rozpoznać, z jakiego ona pochodzi środowiska. Bo co prawda my znamy z dokumentów, ale tam trudno wyczytać, by się PESEL możemy poznać imię i nazwisko mamy i ojca. To jest właściwie wszystko. Myślę, takim pierwszym papierkiem lakmusowym to będzie sposób komunikowania dziecka, w jaki sposób ono się zachowuje, jak ono wyraża swoje emocje, swoje uczucia. Drugie, patrzę na to też przez pryzmat takiej natury. Zwierzęta czy rośliny, my też widzimy, kiedy one są napięte, a kiedy one się pięknie rozwijają. Tak samo z człowiekiem, czy nie jest on zalękniony, czy nie jest zamknięty, czy nie stroni gdzieś na uboczu od kolegów, od koleżanek. Albo na przykład odwrotna sytuacja. Ktoś na przykład ma deficyty emocjonalne i na przykład szuka bezpieczeństwa, tak zwany krzyk rozpaczy, przychodzi do nauczyciela i tutaj oczywiście bez żadnych podtekstów i nagle się zaczyna przytulać. Temat bardzo delikatny i bardzo trudny dzisiaj, ale na etapie wczesnej szkolnej edukacji mogę to śmiało powiedzieć, że takowe zachowania mają miejsce. I wtedy akurat sam komunikuję się z moją siostrą, która jest akurat psychiatrą, ordynatorem w szpitalu w Gdańsku. I ona mówi, jakie są zachowania tego dziecka. No i w tym momencie nic nie mówimy, jedna, druga próba. I wtedy my stwierdzamy, że dziecko ma głębokie deficyty. Rozmowa z rodzicami i mówimy, że my jako szkoła stwierdzamy to, to i to i prosimy o współpracę w tym i w tym zakresie. I można na przykład rozpoznać, czy na przykład jest przemoc domowa, albo na przykład jest zbyt mocny system kar, albo zbyt wygórowane oczekiwania. Tutaj bym wszystkich nie mierzył jedną miarą, ale takie właśnie patrzenie na człowieka, który jest radosny, pogodny, z grupą komunikuje, to wtedy jestem spokojny. Jeżeli jestem w swoim świecie odizolowany, odseparowany, zalękniony, to jest nie, że na pewno, ale są to symptomy, które mogą zwiastować rzeczy niedobre. Dziękuję. Delikatnie mówiąc. Prosimy bardzo, telewizja Trwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Teraz i zawsze. Józef z Mielca się kłania. Prosimy. Kłania się nisko zarówno ojcu prowadzącemu, jak i uczestnikom dzisiejszego programu. I chciałem powiedzieć taką rzecz. Akurat włączyłem się, to znaczy słuchałem, jak pan Budek przekazywał informacje na temat komputerowych gier, zabaw, które tam występują, tych potworków, które tam rysowane są zarówno na zeszytach, jak i tak dalej. No w pełni się zgadzam. To jest coś okropnego. Przerażenie ogarnia, jak się patrzy na to. Ja mam dwoje wnuczków. Starszy chodzi do klasy piątej, a wnuczka do drugiej. Ja je odbieram często ze szkoły w związku z pracą rodziców, w zależności od tego, jak pracują, to dosyć często mi się zdarza, że je odbieram ze szkoły. I chciałem zwrócić przy tej, a mieszkam blisko szkoły i obserwuję nie tylko moje wnuczki, ale inne dzieci idące do szkoły i wracające ze szkoły. I chciałem tu poruszyć taki temat. Wagę tornistrów, które te dzieci dźwigają do szkoły. To jest coś potwornego. Ja te tornistry pomagam swoim wnuczkom nosić i obserwuję również, że rodzice, czy odprowadzający do szkoły swoje dzieci, czy odbierający, rodzice, pani dziadkowie, Józefie, to wiemy, rozumiemy. Waga tornistra, co jeszcze? Waga tornistra. Przecież to jest przerażające. To rozumiemy, to rozumiemy. Już nie musimy dokładać tam, czy jeszcze reformy, jakaś kwestia. Które wprowadzają tyle różnych podręczników, zeszytów, ćwiczeń, tak mnóstwo ważących. Przecież te dzieci są poprzeklinane, obciążone. Czyż to nie wpływa na stan zdrowia, kręgosłupów, mięśni, stawów tych dzieci? To jest coś potwornego. Może ktoś na ten temat by się wypowiedział. Dziękuję. Czyli to ta kwestia. Który z panów? No. Józefie, przyklaskuję ze wszech miar. Absolutnie ma pan rację. To też mierzy się w tym, że edukacja ma być właśnie przyjemna i bardzo elegancka. Dlatego dużo ćwiczeń przeładowane są dzieciaki. Tam, gdzie jest to możliwe. A wam się to udawało, czy też nie? To znaczy, żeby... chcielibyśmy ograniczyć, ale są przypadki, że to trudno wszystkiemu zaradzić. No bo gdyby każde dziecko, czy ludzie już dorośli, bo to mamy też liceum, żeby mieli szafkę, materiały przechowywali, jest to rzeczywiście fizycznie trudne do ogarnięcia. Ale jakoś dzisiaj wydanie na pewno potwierdza to, że te tornistry są absolutnie przeciążone. Czasami waga tego tornistra to jest 30%. Po co są specjaliści, którzy do tego też można by rozsądnie powinni podejść? No, chyba ktoś proponując pewne rzeczy,
teraz, no nawet chociażby to zważyć, tak? Myśmy zdecydowanie mieli mniej, gdyśmy chodzili do szkoły tradycyjnej, pan Józef na pewno też i pan doskonale pamięta, że mieliśmy jedne ćwiczenia i one wyczerpywały wszystko. A dzisiaj mamy ćwiczenia na jedną karteczkę, dziecko pokoloruje to w ciągu dosłownie 30 sekund i następna kartka. I wtedy my tych materiałów mamy bardzo dużo. Dlatego też ta szkoła tradycyjna, ona miała mniejsze obciążenie ilości podręczników czy ćwiczeń. A dzisiaj, jeżeli wszystko razem byłoby zważyć, to jest to niepomiernie więcej, aniżeli w epoce minionej. A efekty? Bo pytanie, jakie są efekty, tak? Takiego, efekty takiego dzisiaj jest tak, że młode pokolenie ma kłopot z czytaniem, a na pewno nie umie czytać ze zrozumieniem. I młode pokolenie, co potwierdzają egzaminy maturalne, a jako dyrektor od 23 lat mogę to powiedzieć, pomimo tego, że ta zewnętrzna warstwa wychodzi bardzo dobrze, to jednak młode pokolenie ma kłopot ze stworzeniem dłuższego eseju. Dlatego też system egzaminowania idzie, oby wypowiedź była jak najbardziej minimalistyczna, czyli problem, pytanie i odpowiedź. I na uczelni my to samo z panem Krzysztofem obserwujemy. Jeżeli student ma napisać jakąś dłuższą rozprawkę, już nie mówię o pracach magisterskich, kiedy trzeba poprawić jakieś takie karygodne, nieprawdopodobne błędy, czy w ogóle nieumiejętności stylistyczne. Niestety trzeba zauważyć, że na przykład zdarzało mi się, że wśród studentów drugiego, trzeciego roku spotykałem osoby, które miały problem z czytaniem. I to nie mówię o czytaniu ze zrozumieniem, tylko w ogóle z czytaniem. Jeszcze jakby wrócić do tego tematu tych ciężkich podręczników, to myślę, że pewnym problemem takim systemowym jest też przeładowanie dzieci, jeżeli chodzi o system zadań domowych. Na przykład większość dzieci, które ja znam, ma w szkołach osobne szafki, gdzie można by było zostawiać gro tych podręczników. Natomiast dzieci i tak muszą zabierać podręczniki. Jeżeli studenci mają problem z czytaniem, to jak oni się na te studia dostali? Muszą odrabiać lekcje. No. Trzeba umieć czytać nie tyle ze zrozumieniem, ale w ogóle czytać. No bo teraz o tym gada tutaj. Wyglądała kiedyś matura, a jak wygląda obecnie? Matura, z tego co ja pamiętam, trwała 5 godzin, dostawało się plik czystych kartek, temat i trzeba było się wykazać. Teraz natomiast trzeba się wpasować w ściśle określony klucz. Jeszcze tak jedno zdanie dodam, bo co do tych plecaków, to bym sam osobiście niedawno ważyłem te plecaki w szkole. Jest takie wskazanie, żeby ciężar plecaka nie przekraczał 10% masy ciała. Jeżeli dziecko waży, powiedzmy, 25 kg, to 2,5 kg plecak maksimum. Natomiast u nas w szkole dzieci mają szafki, a mimo wszystko te plecaki są za ciężkie. Pytanie podstawowe, co one w tych plecakach mają, bo czasami zdarza się, że noszą parę ćwiczeń, zeszyt i już, a czasami okazuje się, że na świetlicę szkolną przynoszą całą furę zabawek. Czasami dzieci dają ogromną butelkę, rodzice dają ogromną butelkę wody mineralnej i coś jeszcze, no i okazuje się, że ten plecak siłą rzeczy waży po prostu za dużo. Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Szczęść Boże. Szczęść Boże Pani. Witam ojca prowadzącego i szanownych gości. Jolanta zamieszkała na Górnym Śląsku. Ja chciałabym kilka spraw poruszyć, proszę Państwa, z racji wieku. To znaczy jestem niedawno na emeryturze, jestem pielęgniarką rodzinną, operacyjną. Ale o co chodzi? Mam dużo świadectw różnych pokoleń. I tak, pierwsze co mu spostrzeżenie, że telewizję Trwam oglądają wszyscy, ponieważ to są prawdziwe i ważne informacje. To raz. Dwa. Sprawa dzieci. To tak, za czasów komunistycznych ludzie byli wychowani na komunizmie i na naszym Ojcu Świętym. O tym się mało mówi i zapomina się o tym. I tak, nawet starsi mówią, że dzięki tym pokoleniom nie było rozbioru Polski. To jest jedna rzecz. A jeżeli chodzi o dzieci gimnazjalne, gdzie był pedagog i psycholog, jeżeli z podstawówki były dzieci wyrwane 2 lata wcześniej ze szkoły i w pierwszej klasie gimnazjum nie znały się i to dużo czasu spędzały na poznaniu się i to był stres. Druga sprawa, nie ufają dorosłym. Rodzic ma mały, po prostu mało do powiedzenia, ponieważ telefon i informacje w telefonie odpowiedzą na wszystko. I rówieśnik. A rówieśnik nie zawsze jest w porządku, tak? To jest następna sprawa. Przepraszam, trochę stres. I co jeszcze chciałam powiedzieć, jeśli można? Przepraszam najmocniej. No ciekawie mówi kobieta, ciekawie. Ręka Boska broni. Jak, tak jest nie, teraz, tak jest. Dudam ma być prezydentem, ponieważ jest w genialnym wieku, to mówią ludzie właśnie przeróżni, różnym pokoleniom. Jest w genialnym wieku, rozumie młodzież, rozumie ludzi starszych. Jest jak gdyby pośrodku wiekowo. To jest bardzo ważna też cecha. I Polacy są do tańca i do różańca,
i módlmy się, żeby nie było rozbioru Polski i prośmy Boga o opiekę. Z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję pani Jolanto. Ja bardzo dziękuję pani za zwrócenie uwagi na to, że Jan Paweł II był dosyć istotny, był bardzo istotnym autorytetem w tych trudnych czasach komunistycznych. I powiem pani, że rzeczywiście coraz częściej mówi się o tym, że to pokolenie Jana Pawła II zaczyna wymierać, zaczyna się rozmywać. Dlatego też tutaj z przyjemnością mogę zakomunikować, że na naszym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uruchomiono laboratorium Jana Pawła II, które będzie realizowało bardzo dużo grantów, bardzo dużo projektów dotyczących przybliżania i poznawania myśli tego papieża. Więc staramy się o to bardzo mocno dbać, bo w nawiązaniu do tego też, co mówił pan Adam, absolutnie. Autorytety są podstawą, jeżeli chodzi o wychowanie. Potrzebujemy wzorców. Tak. Ja też dołączę do głosu pana doktora. Ja dziękuję pani właśnie, która pani reprezentuje służbę zdrowia i to wielopokoleniową. Piękne zdanie pani powiedziała i to bym też dedykował nam tutaj zgromadzonym, ale też wszystkim, którzy nas słuchają i oglądają, że Polak, katolik jest i do tańca, i do różańca. Czyli my jesteśmy ludźmi radosnymi, otwartymi i też zdroworozsądkowymi. Bardzo pani za to dziękuję i te życzenia są, myślę, z głębi serca. Dziękujemy. Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Mówi Jacek Marzyński z Waszyngtonu. Czy mnie słychać? Niech będzie. Tak, panie Jacku, na wieki wieków. Amen, prosimy. Proszę księdza, ja chciałem bardzo panu podziękować i księdzu za ten program, bo wychowanie dzieci jest bardzo ważne dla przyszłości narodu i dziękuję bardzo w ogóle, że panowie się zajmują tym sprawą. Ale chciałem zapytać jedno pytanie, które ksiądz może przynajmniej jest zadowolony. Mianowicie, dlaczego pana Michalkiewicza nie ma w telewizji Trwam? Na to pytanie nie oczekuję odpowiedzi, bo chciałem im zadać po prostu przez telewizję, żeby to ojciec dyrektor usłyszał po prostu. Dziękuję. A teraz panie Jacku, jeszcze tak. Do naszych gości, bo jedno pytanie, tak, co mam panu powiedzieć, a pytanie do gości, jeżeli pan telefonuje do programu. Oczywiście, tak. Więc moje pytanie jest następujące. Czy według panów w tej chwili się dzieci wychowuje trudniej niż w przeszłości za komuny, czy łatwiej? Czy są inne możliwości po prostu? Jak panowie oceniają tą różnicę między obecnym systemem a w czasie komunistycznym? Bo ja na przykład sobie swoje dzieciństwo wspominam bardzo źle w ogóle, szczególnie w szkole. To jest takie moje własne zdanie. Dziękuję bardzo, niech będzie po prostu. Dziękuję bardzo, do widzenia. Na wieki wieków, amen. Dziękuję panie Jacku. Ja może dołączę się właśnie do pana pytania i też odpowiadając, zapytałbym, czy ktoś z nas miał idealne dzieciństwo. I tu psychologia mówi bardzo wyraźnie, że nikt z nas nie miał idealnego dzieciństwa, bo ono zawsze mogło być lepsze, ideałów na ziemi nie ma, ale to było dzieciństwo najpiękniejsze, jedyne i drugie nie będzie nam dane. Pytanie tylko, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, czemu to ma służyć? Tak. I tak myślę, dom rodzinny i tak samo wychowanie, szkoła, czemu ma służyć? Dzisiaj na to możemy sobie... Właśnie pan Jacek zapytał, czy dzisiaj uczy się trudniej, czy łatwiej. Ja myślę, że edukacja i wychowanie jest, tylko inny czas jest, nie jest ani lepiej, ani gorzej, trudniej, czy łatwiej. Skoro pan do nas dzwoni z Waszyngtonu, to ja panu odpowiem, że you have got what you pay for. Zawsze w życiu jest tak, masz to, za co zapłaciłeś. I właśnie w edukacji chodzi o to, żebyśmy w tym wyprowadzaniu z natury do kultury, a nie do antykultury, byli rzeczywiście w pełni się mogli zrealizować jako ludzie, jako obywatele i też jako chrześcijanie, jako dzieci Boże. A jak się temu jakoś tak próbować przeciwstawiać, bo tutaj pani Jolanta też powiedziała, ten pedagog, psycholog, czy on patrzy na to, czy dziecko nie jest przeciążone, czy ludzie wykształceni też pomagają, czy oni wpływają realnie, w sposób realny na edukację, na programy, na to, co dzieje się w tej przestrzeni, właśnie. Bo wydaje się, ludzie wykształceni powinni nam służyć, a nie być zakładnikami kogoś albo próbować manipulować, bo może być też tak, że ich oręże i ich umiejętności są gdzieś absorbowane albo używane do tego, żeby manipulować albo żeby wpływać, żeby no właśnie nas jakoś tak poustawiać jako tych, którzy będą konsumentami, a nie tych, którzy będą światłymi, którzy będą potrafili decydować, wybierać i będą w sposób mądry wybierali, prawda? Co będzie służyło i mnie, i tobie, i przyszłym pokoleniom.
Dzisiaj takim zjawiskiem, myślę, globalnym, to dotyczy i Polski, i Europy, i całego świata, jeżeli myślę o naszej kulturze i takim myśleniu przez pryzmat trzech wzgórz, to byłoby Akropol, czyli mądrość grecka, prawo rzymskie, czyli Kwirynał i Golgota, czyli kultura chrześcijańska. To jest pytanie przede wszystkim o to, czy my nie jesteśmy spychani jako chrześcijanie, jako katolicy. Bo być chrześcijaninem dzisiaj jeszcze nie jest wstyd, ale być katolikiem, to jak mówię, to jest obciach. I my jesteśmy spychani niestety w takim systemie myśleniowym, wartościującym, tworzącym kulturę na drugi plan. Wielu chciałoby nam po prostu powiedzieć, że współczesny oświecony człowiek, tak zwana inteligencja, która posiadła wszelkie rozumy tego świata, ona powinna dyktować, jaki jest wzór, ten paradygmat współczesnego Polaka czy współczesnego Europejczyka. Dla mnie kluczem, którego ja w ogóle nie rozumiem, operowanie takim terminem jak standardy europejskie. Co to jest standard europejski? Dla mnie jest to bełkot językowy, który nic nie wnosi, tylko plącze wszelkiego rodzaju pojęcia i znaczenia. To właśnie panowie w naszych rozmowach to pięknie powiedzieli, że w człowieku, czy w naszych rodzinach, czy w edukacji mamy pudełka, które są ładne i mają pewną zawartość. I ta zawartość została wyjęta, a nowa została włożona. I pod płaszczykiem ładnych pudełek przemycamy zupełnie treści nie tyle kontrowersyjne, ale totalnie, to co już ja powiedziałem, formatujące świat wartości, świat uczuć, emocji, nowe postrzeganie świata. I to jest właśnie tworzenie nowej kultury, antykultury, w zderzeniu z tą kulturą, którą my niesiemy jako kulturę życia, cywilizację miłości. Antykultura. Cywilizację człowieka, antykultura. Cywilizację emocji, osoby.